Siemanko, słuchajcie, witam was w poniedziałek z pierwszym w tym roku nacinaniem jaj. Tutaj, zobaczcie, mamy samicę, mamusia, lemon pastel, specter, fire i obok tatuś. A dokładnie tutaj, w tym pudełeczku są ich dzieci. I dzisiaj sprawdzimy, co kryje się właśnie w tych jajeczkach. Jakie kolory odziedziczyły małe dzieciaki? Czy będą bardziej po tatusiu, czy po mamusi? Ale to nie wszystko. Jedziemy z tematem! Teraz mamy tutaj jeden bardzo mały problem. Otóż, jak lubię białe węże, wiecie, że uwielbiam białe węże, one są naprawdę prześwietne. Ich biel z plamami lub bez jest naprawdę rewelacyjna. Z dwóch stron, przy tych rodzicach mamy fajera. Super fajer jest cały biały i wygląda dokładnie tak. Ale w tym wypadku, w tym wyjątkowym wypadku, przy tych rodzicach niestety białe węże to będą zmory. Poważnie to będzie coś, czego w tym wypadku nie chcemy, bo zarówno mama, jak i tata posiadają sobie gen fajer. Ale jeżeli te węże będą całe białe, to po prostu zasłonią te kolory, które chcę uzyskać. A w tym miocie chcę mieć naprawdę sporo bambu w różnych kombosach ze strony tej mamy. Oprócz fajera i tego fajera. Dobra, natnijmy te jaja i zobaczmy, co w środku siedzi. Dobra, no to co? Jedziemy, słuchajcie. Moje nożyczki stare, wysłużone. Naprawdę weteran, jeżeli chodzi o nacinanie jaj, nacinanie wszystkiego na hodowli, ale je uwielbiam. I chyba się z nimi nie rozstanę, chyba że się same rozpadną. Dobra, przejdźmy do tego, bo jestem podjarany. W ogóle dzisiaj widzicie mój outfit, nie? To był totalny, wiecie, grillowanko, ciepły dzień, masa fajnych rzeczy. Ale ja jedyne, o czym myślałem, to o tym, co będzie w tym pudle. Otwierajmy to, zróbmy, zobaczmy, jak to wygląda. Ale jestem podjarany. 56. dzień inkubacji. Dobra, idziemy po ręczniczki. O, dobra, bierzemy ręcznik, trochę nam tej wody nakapało. O, ja zawsze pierwsze jaja w sezonie, to jest naprawdę, słuchajcie, to są emocje, zobaczymy jak to będzie. Przy pewnie tam 10 czy 15 może być mniej emocjonujące, chociaż zobaczymy jakie będzie łączenie. Dobra, nieważne, nie rozgadujemy się, lecimy z koksem, zobaczymy. Słuchajcie, wyciągamy te jajeczka. Trochę nasyfiliśmy, ale to nic, będzie później odkurzacz działał. Dobra, kurde, zobaczmy co tam siedzi, bo jestem mega ciekawy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Pierwsze nacinanie w tym sezonie. Rączki trochę chodzą. Słuchajcie, nie uwierzycie. Mówiłem wam, że Super Fire to nie będzie dobra opcja. Przy tych rodzicach niestety białe węże to będą zmory. I spójrzcie tutaj. No i pierwsze, co mamy, to to, czego najbardziej się obawiałem. Nie widzę tutaj ani grama wzoru, poważnie, ani grama wzoru tu nie widzę i jest wąż cały biały. Kolejny papierowy listek i kolejne jajo. Delikatnie odrywamy. Dobra, sprawdzamy i nacinamy. Zobaczmy. Słuchajcie, to jest niemożliwe. Widać to? Poważnie? Jest cały biały wąż. Przecież to jest jakaś masakra. Naprawdę, to jest jakaś... Przy tych rodzicach niestety białe węże to będą zmory. Zmory. To jest jakaś masakra. O ja. Ej, poważnie. Poważnie, tego się nie spodziewałem. Okej, dobra, przy łączeniu z pod białe węże, no byłbym mega zadowolony, ale tutaj miały być kolory. Kurde, dobra. Okej. Słuchajcie, no dziwnie, naprawdę się dziwnie czuję. Zobaczymy, natnijmy to jajeczko. Delikatnie. Nie. Tutaj już mamy jakiś wzór.
widać wzór, słuchajcie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie no, ten jest biały, ale tutaj widać z boku wzór. Coś mamy. O, to widać, o, może teraz. Widać wzór, dobra, okej, okay, nie jest źle, nie jest źle. Już się troszeczkę martwiłem, słuchajcie, naprawdę, ja już byłem trochę przerażony. Dwa pierwsze jaja, dwa białasy, no ej, normalnie to bym się cieszył, bo mam... Znaczy w tym roku nie, ale w tamtym miałem kilka projektów pod białe węże, bo białe węże są naprawdę na propsie. Ale w tym momencie może się okazać, że to jest albo tylko biały wąż, albo w sobie ma wszystkie geny z obydwojga rodziców. I to jest właśnie to przerażające, że niby mamy węża białego, a po rozmnożeniu może się okazać, że jest tam full combo. Poważnie. I siedzi tam Bambu, Fire, oczywiście, Specter, Lemon Pastel. Czyli cztery geny plus piąty w superze. Czyli super fire. No masakra, dobra. Okej, okay, no ale tutaj już mamy pierwsze kolory, się zaczęły. No to nie, pierwsze dwa to ewidentnie całe białe. Jaka w ogóle jakaś masakra. Delikatnie oddzielamy kolejne jajeczko. No i zobaczmy. Zobaczmy, jak to pójdzie w tym temacie. Dobra. Jest kolor. O kurczę, ten wygląda naprawdę ciekawie. Może Bambu wszedł? Może Pastel? Specter? Kurde, może Fire? Pastel, Specter? Bambu? Zobaczymy, jak wyjdzie, ale to będzie niewiadoma. Lecimy z następnym. Dobra, ale są już jakieś kolory. To najważniejsze, to najważniejsze. Dobra. Młodzieńcze, daj mi full combo bez Super Fire'a. Chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć Bambu. Chcę być pewien, że jest Bambu. Dam. Słuchajcie. Kurde, to chyba siedzi Bambu. Masakra, zobaczcie. Chociaż nie, no możliwe, że jest Specter, Fire. Kurde, ciężko powiedzieć. Jak fajnie oddycha. No chyba, że faktycznie Bambu się tak świetnie wykąpi w tym temacie. O ja, ale jestem po prostu, nie mogę doczekać się. I wy pewnie też nie możecie się doczekać tego momentu, kiedy te zwierzaki wyjdą z jajek. Poważnie, jeszcze trzy, ogólnie na 8 jajek, 2 białasy, no to jakaś w ogóle jakaś akcja, ja się naprawdę nie mogę doczekać. Dobra, okej, okay. Mamy to. Zobaczmy, kurde, zobaczmy. Nie wierzę. Z mory. Poważnie. Trzeci wąż, cały biały. Sąko, czy to możliwe, że wykrakałem? Ej, no trzeci wąż, cały biały. Czy to jest jakaś masakra? Poważnie, nie wierzę. No, ej, to... Liczyłem na naprawdę... Ogólnie może niedużego. Ale holdbacka z tego łączenia, ponieważ chcę się trochę skupić na genie Bambu. Chcę z nim pokminić nowe rzeczy. I wychodzi na to, że albo zostawię wszystkie białe, albo wszystkie białe sprzedam. No nie wiem, zobaczymy. Ej, no w ogóle trzeci biały, gdzie teoretycznie, spójrzcie na nie, bo to jest naprawdę mega ważne, teoretycznie, statystycznie, przy takim łączeniu, że z jednej strony mamy Fire'a, z drugiej mamy Fire'a, zapominamy w zupełności o innych genach, statystycznie 25%, czyli 1/4 miotu powinna być biała. W praktyce może się to ułożyć naprawdę bardzo różnie, bo to jest tylko statystyka. Ona potrafi sprzyjać nam, hodowcom, ale potrafi też, tak jak w tym wypadku, być suczą. I już ponad statystyczną liczbę zapałem. Pierwszą statystykę 25%, czyli 2 jaja z 8 wleciały na samym początku. I teraz spadło trzecie. Dobra, jeszcze 2 jaja. Robimy to szybciutko. Nie przedłużamy. No i zobaczymy, co tam się będzie działo dalej. Delikatnie nacinamy. Jest Bambu. Siedzi Bambu! Na pewno. Na pewno w dobrym kombo. Słuchajcie, no jest Bambu. Liczyłem, że będzie troszeczkę więcej, ale cieszę się też z tego osobnika, bo jest naprawdę, widzę, że ma bardzo ciekawie pokiereszowany wzór, więc liczę, że może tutaj siedzieć. Może Specter, Fire. Dobra,
Już go nie denerwujemy, wkładamy tutaj z powrotem do inkubatora, gdzie będą jeszcze się pichcić do końca. I zostało ostatnie jajo, poważnie. I teraz kolejna dziwna i śmieszna faza statystyki. Połowa tych węży powinna być z genem bambu. Statystycznie. W praktyce? No jest jeden, na pewno. I zobaczymy, jak wyjdzie reszta. Dobra, zobaczmy to ostatnie jajo. Zobaczmy to ostatnie jajo. Bambu. Niech skoczy bambu. Dim, 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 dim. Muzyka. W tej chwili latuje muzyka potęgująca napięcie. Dam, 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 dam. I normal. Po prostu, słuchajcie, nie wierzę. Nie wierzę, ogólnie. No, powaga. Zobaczcie sobie tutaj. Najprawdopodobniej normal. Słuchajcie, dobra. Zamykamy pudełko. Wkładamy je do inkubatora, żeby sobie jeszcze tam delikatnie doszły. Żeby zaczęły wychodzić z jajek. Ogólnie. Posprzątamy tutaj oczywiście. Wymyjemy krateczkę do mycia. Słuchajcie, po prostu zniósł pełen niespodzianek. Naprawdę pełen niespodzianek, czasami tak jest w naszej branży, że coś zakładasz, chcesz, żeby coś się udało i bach, nie ma. Co na sam koniec było solidną perełką tego zniosu, to właśnie ten normal. Bo w takim łączeniu, w łączeniu wielogenowym, szansa na trafienie normalnie umaszczonego pytona królewskiego jest taka sama, jak na trafienie full kombosa. Poważnie. Także mamy taką małą wygraną. 3 białe węże. 1 bambu. Może 2, ale podejrzewam, że jest tylko jeden z tego, co widzę to w tych jajach. Nieważne. Bardzo się cieszę, że towarzyszyliście mi w tym pierwszym nacięciu. Brrr. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to dawajcie suba, bo tego typu odcinki dopiero się zaczynają, więc cała masa emocji jeszcze przede mną, a zarazem przed wami. Tyle ode mnie. Widzimy się w czwartek. Trzymajcie się i miłego tygodnia. Hej!